Ale ogólnie wszedłem wczoraj na Facebooka, nie? No i tak sobie tam klikam, coś tam piszesz, SMS-y. No wiecie jak to jest, nie? Jak to na Facebooka jak wchodzicie, nie? Taki, że trochę sobie popatrzycie, wiecie jak to jest, nie? No i tak sobie klikam, przeglądam i nagle robi mi takie... Pupup. Wiesz, jak zaproszenie masz takie, nie? Takie... Pupup. Wiesz o co chodzi, nie? I ja tak patrzę, nowe zaproszenie do znajomych. Jakaś dziewczyna. Ładna bardzo. No i tak patrzę na wspólni znajomi, nie? 128 wspólnych... Ja mówię, no nie no, jak 128 wspólnych znajomych, no to nie ma szans, że się nie znamy. No nie ma takiej... There is no possibility, nie? Więc z automatu klikam akceptuj, nie? Ale pomyślałem, no zobaczę kto to, nie? Tak się upewnić. No i tak kliknąłem akceptuj, wchodzę na jej profil, patrzę na zdjęcie... No nie znam. No nie cholery. No nie ma opcji, że znam tę osobę, nie? Ja tak patrzę na to zdjęcie, czat, patrzyłem się, nie wiem, dwie minuty na to zdjęcie jak debil. I tak patrzę i tak... No nie znam, nie znam. No i w końcu tam klikam se dalej, tam widzicie, wspólni znajomi, wiecie, pomyślałem, dobra, no ale z jakiegoś środowiska mniej więcej jest, nie? No i patrzę sobie po znajomych i to są w ogóle, wiesz, ludzie tam, niektórzy trochę z liceum, trochę z gimnazjum, no ale najwięcej z podstawówki. I ja tak... Jezus, podstawówki? No i tak sobie przeklikuję te zdjęcia, czat, te profilowe. Przeklikuję. I nagle trafiam na zdjęcie z 2008? 2009? Jako taką małą dziewczynkę. I ja tak patrzę... Dajcie jakieś żeńskie imię. Dajcie jakieś imię żeńskie. Karolina. Ja tak patrzę. I takie... O, Karolinka! Czat, czaisz to? Dziewczyna, znaczy, no nie ma co się dziwić, że z podstawówki do wieku, nie wiem, no 23 lat się człowiek zmienia. To aż takie zadziwiające nie jest. Ale, still, okazało się, że to była dziewczyna, z którą chodziłem do podstawówki przez, no, 6 lat. Insane, jak się zmieniła! W sensie, okej, no ludzie jakby zmieniają się, ale nie ma tak dużo tych przypadków, takich, co się zmieniają, że kompletnie nie do poznania. Ja jestem takim przypadkiem na przykład. Jakbym, ja nie wiem, czy mam zdjęcia z jakiejś podstawówki, ale jakbym wam pokazał zdjęcia z podstawówki, no ni cholery byście nie powiedzieli, że to ja. No nie ma opcji nawet takiej. Jakby, no, to po prostu nie jestem ja, nie? No i czat, i that's insane! That's insane! Pokaż, nie wiem, nie, ale nie mam na kompie. Jak mam, to może na rodzinnym w domu, ale... Ale no nie, no mógłbym wam pokazać, ale nie mam. Zastanawiam się, czy mogę gdzieś mieć, ale nie, raczej nie mam. Ale no, czad, na przykładzie, czekaj. Na przykładzie mogę wam dać z gimnazjum zdjęcie, bo z gimnazjum chyba mam jakieś zdjęcie. Zaraz wam pokażę. Z gimnazjum zdjęcie, nie? O, to jest najstarsze zdjęcie, jakie mam chyba. Pa, teraz, pa. To jest chyba najstarsze zdjęcie, jakie mam na tym kompie. I ono jest z 2013 roku. To zdjęcie... Oho! Z 2013 roku to jest to zdjęcie. No i teraz wszystko spoko, nie? Jestem sobie takim Stasiem tutaj, nie? To jest 2013. A teraz zobaczcie... No, zaraz wam pokażę. Fik, no nie przesadzajmy. To było, a w ogóle to jest z Ameryczki. To jest z Ameryczki zdjęcie, tam za mną jest Grand Canyon. To jest, i to nie jest Photoshop. No, to się, no tak jest. Zaraz wam pokażę. Te włosy, no miałem kiedyś długie włosy. To prawda. No i teraz zobaczcie na to, pa. Cześć, tylko tutaj sobie wytnę siebie. Pa to. Da, wyciąłem też kawałek ajnie. No dobra, no niech będzie. Mam nadzieję, że mi... Nie, fajne zdjęcie, także... Pato! Czaisz! Czaisz różnicę, widzisz to? Widzisz! Widzisz, co tu się dzieje? No to jest dwóch różnych typów, no! No ajnie, jaka uśmiechnięta. No. Tam.
Etam podobny. No nie mogę z wami, dobra. Dobra, to, bo tutaj nie widać, tu mam okulary i to jeszcze jakieś strasznie duże w dodatku. Dobra, dobra, czekaj. No tak idealnie po roku tankowania w Rosji. No nie, no może, no teraz tak se patrzę na te zdjęcia starsze. O nie, mam chyba starsze zdjęcie, czek, ale nie, dobra, nie znajdę ja tego teraz. Ja nie widzę różnicy. Jezus, nie widzę różnicy. Typ ci powie, nie widzę różnicy. Nawet mi się nie chce. Czekaj, nie wiem, czy znajdę to zdjęcie. Znajdziesz? No właśnie nie wiem. Co to za pani po lewej? To jest Ajnie. White people happy. Czekaj. No dobra, no może lekko podobny. Ale niewiele, no. Jezu, jak ja zdjęcia poznajdywałem. Ty, czat, to jest, pokażę wam dla tych, co się na przykład, nie wiem, mówicie, że nie tolerujecie, na przykład, nie wiem, jak to wyglądacie, nie akceptujecie się, ja wam coś pokażę, dobra? To będzie dla nauki, dla was wszystkich, dla tych, co mówią, Jezus, wyglądam strasznie i tak dalej, jak się nie akceptuje, ja wam pokażę coś, dobra? Czat, jeżeli myślicie, że jakby nie wiem, no nie wiem, nie akceptujecie siebie, to pomyślcie o mnie. W 2014 chyba? 2013? No, jakby w sensie, naprawdę. Kajko, no Kajko też tu jest, tak, to prawda. Ale, no mówię, w sensie, cieszę się, w co ewoluowałem, w sensie, to nadal jest tragiczne, ale, no jest lepiej niż kiedyś, tak bym powiedział. Tak powiedziałbym, jest lepiej niż kiedyś, także, chociaż tyle. No. Glow up, Stasiula, glow up, to się nazywa glow up? No nie wiem, wiele ewoluowałem, no. Także... Glow up? To nawet nie wiedziałem, że to się nazywa glow up. Także, czat! Jeszcze macie czas, uwierzcie mi. Jak ja bym miał się zamartwiać 2000, nie wiem, 2012, 13, jak wyglądam, to bym, nie wiem, to bym się załamał psychicznie. A teraz jest tylko takie lekkie załamanko, takie tyci załamanko. Tak, wiesz, malutkie.